Na zamku w Budziszynie 30 stycznia 1018 roku został zawarty polsko-niemiecki traktat pokojowy pomiędzy księciem polskim Bolesławem I Chrobrym a cesarzem niemieckim Henrykiem II, tak zwany pokój budziszyński. Na jego mocy zostały zakończone wojny prowadzone z przerwami od 1002 roku o Czechy i Łużyce. Przy Polsce pozostały Łużyce, Milsko i Morawy, a także Bolesław uzyskał posiłki zbrojne na wyprawę kijowską, mająca na celu osadzenie na tronie kijowskim zięcia, Świętopełka I. Obecnie na zamku znajduje się pomnik dotyczący pokoju Budziszynie. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę ProPatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.